Słowo na dzisiejszą niedzielę opisuje pewien cud, który dokonał się w mieście, które jest położone w największej depresji świata. I tam ów człowiek, który pragnie odzyskać wzrok, doświadcza największej miłości świata, spotkania z Jezusem, którego na początku woła, kiedy ten, wydaje się, nie reaguje, woła jeszcze głośniej, bo wierzy. Spotykamy się więc z tym słowem wiary, oby było pomocą dla każdego z nas. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie w kolejnym rozważaniu na niedzielę w naszym programie telewizyjnym Lekcja Divina, ksiądz Sławomir Łaskowski. Witam serdecznie. Ksiądz Robert Muszyński. Serdecznie powitać. I ksiądz Dominik Szymański. Dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii według świętego Marka. Będzie to rozdział 10 i wersety od 46 do 52. Posłuchajmy. Gdy wraz z uczniami, sporym tłumem, wychodzili z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym cię uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Może wyjdźmy od miejsca, w którym dokonuje się ten cud. W zasadzie on jest opisany przez wszystkich ewangelistów synoptycznych. Ale niewiele cudów dzieje się w Jerychu. Chyba tak, zastanawiając się na szybko, to jest to spotkanie z przełożonym celników, Zacheuszem, i właśnie opisany ten cud uzdrowienia przy bramie Jerycha. Też biblijnie Jerycho jest jakimś takim miejscem symbolicznym, trochę jest tak w konfrontacji trochę do Jerozolimy, która jest na górze, a Jerycho jest... No tak, po pierwsze, że Jerycho jest najstarszym miastem na świecie. Jedni mówią, że 10 tysięcy lat, drudzy dają jeszcze więcej, kilkanaście tysięcy lat. Po drugie, że rzeczywiście Jerozolima jest jakieś 730 metrów nad poziomem morza, a Jerycho jest minus 300, a więc ogromna depresja i ta różnica wysokości to jest kilometr. Tymczasem odległość między dwoma miastami to jest 30 kilometrów. To jest rzeczywiście, jak się jedzie z Jerozolimy do Jerycha, no to niemalże na, mówiąc kolokwialnie, na łeb, na szyję. Stąd trochę też w przypowieściach się pojawia u Jezusa, jak schodzi ten człowiek z Jerozolimy do Jerycha, tego napadają. Więc... A po drodze jest rzeczywiście pustynia, więc to miasto leży w takim miejscu. Biorąc pod uwagę, że to jest piąta Ewangelia, no to od razu mamy odpowiedź, że tutaj jest sytuacja bardzo poważna tego człowieka. To jest depresja. To są jakieś poważny kryzys, bo troszeczkę wyprzedzę, kiedy pyta Jezus, co chcesz, żebym ponownie przejrzał, tam po grecku jest, nie tylko, żebym przejrzał. 51 werset tak. Mówi, że chce, by ponownie zaczął widzieć. Czyli sytuacja poważna, która wymaga interwencji Jezusa. Mhm. Czyli... Ta sytuacja owego chorego to nie jest tylko ślepota jego? To jest też jakiś wewnętrzny? No, wydaje się, że no jest to trochę powiązane. Nie? Jak ktoś nie widzi, to jest pozbawiony troszeczkę perspektyw. Wiesz, znam niewidomych, spotykam się też z nimi i to jest piękne ich słowo, kiedy właśnie już spotkali Jezusa i jeden fajnie mi powiedział, taki Franek mówi, ale ja widzę, nie? Ja widzę. I jestem szczęśliwy. Ja przejrzałem. I to spotkanie z Jezusem właśnie niesie za sobą taki cud. I dlatego ta sytuacja, jak powiedzieliśmy,
wymaga tego spotkania z Jezusem człowieka, który prawdopodobnie już był gdzieś zewangelizowany, bo kiedyś widział, co z nim się stało. Nie wiemy, jaka sytuacja życiowa go wprowadziła znowu w tą ślepotę, nie? Dobra, przyjrzyjmy się troszeczkę słowom tego fragmentu. Siedzi sobie ten Bartymeusz, tu widzimy też, że jest doprecyzowane, jest to konkretna postać, bo jest przedstawione jego imię. Jezus wychodzi ze sporym tłumem i ów żebrak, no, standardowo woła, o co może wołać żebrak, o pieniądze, prawda? Tak. A tutaj żąda litości i rozpoczyna się ta cała akcja krzykiem owego ślepca i słowami: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Co znaczą te słowa? Synu Dawida. Właśnie słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, ciekawe, że tłum, czy ludzie z tłumu mówią do Niego, przechodzi Jezus z Nazaretu, o którym słyszał, że w różnych miejscach uzdrawiał ślepych, wskrzeszał nawet umarłych, że wypędzał złe duchy, że wielu ludzi odzyskiwało no, sens życia, nie? Jakąś wracała im nadzieja, wychodzili ze swojej depresji, ze swojego no, nieszczęścia. To była bardzo ważna rzecz, nie? Ale zobaczcie, on nie mówi: Jezusie z Nazaretu, ulituj się nade mną. On woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A więc używa terminu mesjańskiego. Syn Dawida to jest wprost no, Mesjasz, Zbawiciel. Tytuł mesjański, tak. No, to bardzo jest istotny to szczegół, dlatego że no, wielu się zwraca do Jezusa nauczycielu. Opiera się autorytet Jezusowy. Czyli on później powie do Jezusa rabuni, a więc to takie bardzo osobiste. Mój nauczycielu i mój mistrzu, nie mój zbawicielu. Opierać się na tym, że Ewangelie są też katechezami Kościoła pierwotnego, to możemy dojść do takiego wniosku, myślę, że słusznego. Spotykamy człowieka, który gdzieś już był zewangelizowany, czyli już był ogłoszony Jezus Chrystus. On wiedział, kim on jest. Przynajmniej kojarzył. Zewangelizowany w tym sensie, że już... Gdzieś tam zasolony, nazwijmy to tak. Gdzieś tam słyszał. Pierwsze słowo o Jezusie słyszał, jakąś dobrą nowinę, a teraz druga dobra nowina, że Jezus przechodzi. Czyli jest moment bardzo ważny. Jest Pascha, przechodzi. No ale teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy, ale zobaczmy teraz, co się dzieje dalej, bo jest bardzo ciekawe, co robi ten tłum tych strażników ortodoksji, no, tych wielkich zewangelizowanych. No wiesz... Umilknij! To ty porządni tacy. Bądź cicho, prawda? Tak, tak, bo to wielu jest takich, którzy niestety przeszkadzają, a nie pomagają w spotkaniu z Jezusem. No, słuchajcie, to jest też piękne, bo my często mówimy, że ludzie Kościoła to odpychają od Chrystusa, że zamykają drogę do Chrystusa, do zbawienia. Co jest zresztą prawda, nasze grzechy, zwłaszcza nasze duchownych, no, są rzeczywiście nieraz wielkim zgorszeniem i rzeczywiście odpychają od Zbawiciela. Ale jednak okazuje się, że nawet jeśli tutaj mówią: daj sobie spokój, idź, przestań krzyczeć. No bo w oczach ortodoksji on był nieczysty, nie? On miał karę Bożą na sobie, bo ktoś jak był ślepy w takiej sytuacji żebraka, no to jest kara Boża. Ale oni też może nie chcieli zakłócania spokoju Jezusa, może chcieli sobie dalej spacerować i być blisko, ale co robi dalej Bartymeusz? On właśnie jeszcze głośniej krzyczy, nie? No właśnie, krzyczy, nie? Tak. Kadzein, to greckie, to nie jest, że on woła, on po prostu... wrzeszczał. No, czytamy o ojców Kościoła i też mistyków, to mówią, że to jest najgłębszy wymiar modlitwy, że modlitwa często jest krzykiem, naprawdę z walką o przeżycie, tak bym powiedział. No patrz, psalmista mówi: z głębokości wołam, nie? To sobie wyobraźcie, jak woła z głębokości, nie? To nie jest takie sobie... Jak siedzisz w studni, no to nie wołasz: oj, Panie Jezu, tylko tak. To jest rzeczywiście... krzyk z głębi. Mhm. Ale zobaczmy, jak bardzo jest konsekwentny, jakby bardzo mu zależy, nie? Bo mógłby się poddać, nie? Bądź już cicho, nic ci się nie wydarzy. On jeszcze głośniej ze swojej niedoli woła. I to jest taka wskazówka chyba na temat naszej modlitwy, bo my też czasem łatwo się poddajemy w naszych modlitwach. Wydaje nam się, że Pan Bóg nas nie słyszy, no to widać, nas nie słyszy. Trudno, nie? A Bartymeusz pokazuje, żeby jeszcze głośniej powiedzieć, być konsekwentnym w tych prośbach.
No i w końcu Jezus ten głos usłyszał. Ja myślę, że on słyszał od początku ten głos, tylko jakby wystawiał tego Bartymeusza trochę na próbę. I zatrzymuje się, ale też no, nie podchodzi, nie? Tylko każe, żeby przyjść. I ta scena przyjścia też jest bardzo istotna. Ale jest fajne, bo on też tych, którzy tam byli tą przeszkodą, jednak przymusił, idźcie, zawołajcie go, nie? Też nasz uczy tych. Najpierw odrzucali, odpychali go od Jezusa, a teraz dostali nakaz. Tylko, że stoi. Taka chorągieweczka trochę i nagle, bądź dobrej myśli, nie? Tak. Teraz to bądź dobrej myśli. Oczywiście. Słuchajcie, teraz on zrzuca ten płaszcz żebraczy, który jest wprost symbolem jego zabezpieczenia życia. Ale też jego życia. Tak, zabezpieczenie jego życia, że bez tego płaszcza on nocą umiera, bo tam są tak zimne te noce, że nie ma szans w ogóle na przeżycie, nie? Jakiekolwiek. Czyli on zrzuca wszelkie swoje zabezpieczenia, można tak powiedzieć, i idzie w kierunku Jezusa. To jest stare życie, nie? Tak, stare. To stare życie żebraka, który no, wyczekuje jakichś miedziaków, nie? Może, wiecie, on już zrozumiał, że to, co do tej pory wydawało się, że jest, da mu życie wobec Jezusa, to jest nic. Trzeba to wszystko zostawić. I za nim. No i dalej jest ten dialog z Jezusem. Co chcesz, abym ci uczynił? No i tutaj ta odpowiedź też nie jest taka, jakby się mogło wydawać żebrakowi. Tak? No też, ale też nie mówi, nie, daj mi utrzymanie, daj mi na chleb, albo zapewnij mi opiekę, nazwijmy tak, to. Tak, coś materialnego, nie? Coś, co mogłoby się spieniężyć, nie? Tylko no chcę tego przejrzenia, mówi bardzo szczerze. I to jest, no, to pytanie wydaje się, że takie jest trochę niepotrzebne, ale ono jest potrzebne, nie? Jakby czego chcesz najbardziej, bo gdyby tak nas Jezus zapytał, to czego chcemy? Czy od razu byśmy powiedzieli życie wieczne? Nie, no chcę nowe mieszkanie albo lepszą pracę, nie? Tak się nasuwa, coś, co jest materialne. On był, wejdę wam słowo, nie? Że ta droga jego życia, w której był też obecny Pan Bóg, okazuje się, że to jest droga, w której Jezus jest, jego przygotowała na zrozumienie, co jest najgłębszym jego cierpieniem. On już wiedział, o co prosić Jezusa. Czyli zobaczcie, on, dlaczego Jezus jakby przywołuje go do siebie i pyta, co chcesz, żebym ci uczynił, bo chce mu dać nie tylko wzrok, ale też dać mu wiarę, nie? Nie tylko to widzenie fizyczne, ale żeby mógł zacząć widzieć też oczami wiary, nie? To jest zawsze kluczowa rzecz. A więc to, jak mówiłeś, że był wcześniej już katechizowany, już słyszał dobrą nowinę, kim jest Jezus i rozpoznał, że to jest Zbawiciel, że to jest Mesjasz, a teraz ma spotkanie z Nim osobiste. Widzimy zatem taki proces ewangelizowania, mianowicie głosić, gdzieś tam najpierw słyszeć o Jezusie, potem doświadczyć, że przechodzi koło mnie i teraz jest ten moment, nie? Albo go przegapię, a lepiej go nie przegapić. Wołanie. Wołanie. Głośniejsze wołanie. Wejście w relację. I na końcu działa Jezus. Zapytam, jak myślicie, czyją twarz zobaczył, znaczy jakby inaczej, kogo zobaczył pierwszego? Ten Bartymeusz, jak zaczął widzieć. Twarz Jezusa, czy... Wiesz, no to właśnie odpowiedź, twarz Jezusa, to bo on był w kierunku jego ustawiony, no. Mhm. A może był tyłem, albo bokiem. Ale 52 werset mówi, Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I też jest, ja kiedyś słyszałem już świętej pamięci Johna Wimbera, takiego słynnego ewangelizatora, który z Ralphem Martinem, tamten jest protestantem, Ralph Martin katolikiem, w 93 chyba trzecim roku w sali kongresowej w Warszawie właśnie między innymi o tym mówili i John Wimber mówi, to jest dla mnie zagadka, ja w niebie zapytam Bartymeusza, mówimy, ja nie jestem pewny, wydaje mi się, że zobaczył ludzi. Jezus mu powiedział, idź, on się odwrócił i... Może tak. No i też jaka jest reakcja na ten cud Bartymeusza? Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą, nie? Czyli jakby konsekwencją tego spotkania jest podążanie za Jezusem, że to nie było takie przejrzenie dla samego przejrzenia, ale też przejrzenie oczyma wiary, o czym też powiedzieliście przed chwilą, i podążanie za Jezusem, czyli obranie właściwego kierunku życiowego. Tak, i już jesteś wyrwany ze starego życia. Jezus z depresji, z depresji poważnej, czyli z tej czarnej dziury, jak to mówią,
I już wiesz, za kim masz iść. I to są dzisiaj dla nas słowa bardzo dobrej nowiny, bo bardzo łatwo się zagubić. Łatwo jest też stracić wzrok, niestety, i można popaść w tą sytuację. I dlatego Jezus nam dzisiaj przypomina, bo zawsze każda niedziela jest jedyna, niepowtarzalna i to słowo dziś jest dla nas też bardzo mocnym słowem, abyśmy wiedzieli, z kim trzymać, do kogo mieć tą relację i kto chce nas poprowadzić. To jest cud, nie? Że teraz wiara to znaczy, daje się komuś innemu już prowadzić. Jeszcze pytanie, ilu tam żebraków i niewidomych się działo przy tej drodze, bo to jednak centralne miasto, bardzo ważne. Przypuszczam, że na tej drodze się działo wielu. Jeden tylko skorzystał, przynajmniej o tym wiemy. A potem nie wiemy, ilu jeszcze nawrócił, nie? Ale dlaczego, nie? Bo być może jako jedyny wołał z wiarą. Nie mówił Jezusie z Nazaretu. Tak. Może jako jedyny też chciał czegoś więcej niż jakichś drobnych, czy jakichś pieniędzy. Nie? To, faktycznie, no, synoptycy opisują to jedno spotkanie jakby pod murami Jerycha. Kończymy nasze rozważanie. Kończy nam się czas, ale nie kończy się ta chwila na rozważanie dla was, drodzy słuchacze nasi. Oby to spotkanie z Jezusem też otwierało nasze oczy. Może nie te fizyczne, bo pewnie mamy często je otwarte, jak nie śpimy, ale... Wielu ludzi żyje dzisiaj naprawdę w głębokich depresjach, nie widząc w ogóle sensu swojego życia. Ale abyśmy oczami wiary potrafili dostrzec Jezusa, który przychodzi, aby działać cuda też w naszej codzienności. Ksiądz Sławomir Laskowski. Idę za Jezusem. Ksiądz Robert Muszyński. Boże. I ksiądz Dominik Szymański. Z Bogiem.